Tarzynka grało się fantastycznie. Nie wiem, czy już kiedyś grałeś. Chyba zdarzyło nam się w ciągu tych 30 lat zagrać na jakichś dożynkach, ale tutaj było fajnie, bardzo fajnie. Były te fajne kombuty z tyłu na scenie, jakieś takie klony ziemi. Było fajnie, ale publiczność była gorąca, także temperatura też niezła, powietrza. Było fajnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby kultywować takie tradycyjne święta, tradycyjne rzeczy, bo to jest nasza tożsamość, to nas wyróżnia. Odróżnia nas od innych po prostu i od innych nacji, od innych krajów, od innych państw. Chociaż wszyscy teraz jesteśmy w takiej w Unii Europejskiej, czyli w takim państwie złożonym z kilku różnych państw, różnych narodowości, różnych języków, więc tym bardziej powinniśmy kultywować swoje tradycje ludowe. I jakie macie plany na najbliższe lata? Jakieś ciekawe projekty? No w tej chwili jesteśmy już na etapie końcowych prac nad nową płytą studyjną. Wydamy ją na początku przyszłego roku. Jesienią się skończymy już nagrywanie, więc piosenka Wybacz jest jakby pierwszym singlem z tej płyty. Pierwszą taką puszczoną przez nas informacją, że coś nowego się szykuje. No i tyle. No cóż, jesienią też będziemy grać jeszcze trasę akustyczną. Po Polsce tam mamy kilkanaście koncertów do zagrania, więc mamy trochę roboty. A propos nagrywania, jakaś dobra rada dla początkujących zespołów, które chcą osiągnąć sukces podobny do waszego? Wiesz, bardzo trudno jest doradzać, mówić komuś, że wiesz, najgorsze jest to, jak ktoś ci mówi, że no wiesz, trzeba pracować. To jest oczywiste i to pewnie wszyscy wiedzą, a ci, którzy tego nie wiedzą, nigdy kariery nie zrobią, oczywiście. To jest jasne. Natomiast trudno jest doradzać cokolwiek. To, czy artysta odniesie sukces, czy jego projekt, czy jego twórczość będzie przyjmowana przez ludzi, ktoś będzie chciał tego słuchać, czy ktoś będzie chciał oglądać na koncertach, uczestniczyć w koncertach po prostu jakby z takim artystą, to w gruncie rzeczy zależy tak naprawdę od tego, na ile ten artysta mówi poprzez tą swoją muzykę, mówi prawdę. A jakie są wasze muzyczne inspiracje? One są przeróżne, a nawet powiedziałbym, że są przedziwne, bo każdy z nas ma, wiesz, my jesteśmy już dosyć starzy, tak? Starzem jako zespół, bo prawie 30 lat już gramy, więc teraz istniejemy już tyle lat, czasami nasi fani są o połowę młodsi niż historia zespołu. Natomiast my sami też już mamy, wiesz, ja już mam prawie 50 na karku, więc jakby też mam, wiesz, bagaż jakichś tam doświadczeń i zebranych rzeczy, czy muzyki, której słuchałem w życiu, wiesz, masę w swojej głowie, gdzieś tam do różnych rzeczy wracam. A czasami zdarza się, że jeszcze odkrywam jakieś rzeczy, których nie słyszałem, bo one są bardzo stare, jak na przykład polskie przedwojenne tanga, które, wiesz, mają około 80, rzadko nawet 100, niektóre 100 lat. Więc wiesz, to są rzeczy, które na pewno w jakimś stopniu gdzieś tam zostawiają piętno i gdzieś pewnie się to odbija w muzyce, którą robię. A każdy z nas ma jakieś takie inne, wiesz, swoje ulubione gatunki, ulubionych wykonawców, czy chociażby pojedyncze sztuki, pojedyncze utwory albo pojedyncze płyty. Więc to gdzieś tam jest taka wypadkowa tych naszych fascynacji, naszych gustów. I to się nazywa inspiracja, chyba już też. Właściwie życie też inspiruje na pewne rzeczy. To, wiesz, nie nagrasz wesołej piosenki wtedy, kiedy jesteś w kiepskim nastroju i nie napiszesz wesołego tekstu, kiedy twój świat, wiesz, czy twoje życie wali się, wiesz, w gruzy. No to niestety to wszystko się przekłada na twoją twórczość, to co się dzieje, jak żyjesz, co cię dotyka, co cię spotyka.
powodzenia, niepowodzenia, wiesz, radości, smutku, to wszystko jest... Właśnie jeśli o tym mowa, to jest jakaś piosenka w waszym repertuarze, która oparta jest na prawdziwej historii, którego jest was? Każdy. Ja nazywam się Artur Gadowski, normalnie na co dzień śpiewam w zespole Ira. Chciałem pozdrowić wszystkich czytelników bloga Zakłusia.